Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny najwątły odcinek z symulatora maszyna. W dzisiejszym odcineczku sobie pojedziemy ST-43 na scenerii całkowo V2. Dzisiaj w takim trochę innym, starszym klimacie. Jeśli by się ktoś pytał, na haku mamy 5 wagonów pasażerskich. No trochę sporo. Jak na pociąg regionalny, ale jest ich 5, mamy nawet pierwszą klasę. Pierwszy wagon jest bez przewozu rowerów, samej drugiej klasy. Potem tu drugi i trzeci wagon mamy wagony drugiej klasy. Tak? Mamy z miejscem dla rowerów i tu mamy druga klasa łączona z pierwszą, bez miejsca dla rowerów. Warsy gdzie? No nie ma, no w region niestety nie posiadają. No na prośbę jednego z widzów dzisiaj jedziemy ST-43 189. Witam serdecznie, że pan wrócił. Nie wiem czemu, bynajmniej nic to nie było mojej winy. Że do klaski traciłeś się, patrzę przez siebie. Jakie dziwne uczucie mam. Nie wiem, czy wy też, drodzy państwo, ale ja mam. Tak, pan Michał ma dzisiaj duże moce na transmisji. Duże moce. Proszę nie denerwować pana Micha. Dzisiaj. Dobra, a my uruchamiamy lokomotywę. Tak, co ja właśnie zrobiłem? Załączyłem baterię, no tak. Reflektor prawy. Oświetlenia kabiny nie trzeba, przyrządy możemy sobie podświetlić. Tu jest odluźniacz, to jest czuwak. Pompa oleju. Sprężarki nie. I tu pantograf możemy podnieść, którego nie ma. No dobra. Pompy oleju włączyliśmy, więc rozruch. Ej, panie. A. Rozruch. I ładnie się uruchomiła. Sobie ładnie posłuchaliśmy dźwięków. Sprężarka też się uruchomiła. Tak, widać, że dbamy o ekologię, tak. Oczywiście, to jest bardzo ekologiczna lokomotywa. Ale tu jest ciśnienie. W zbiorniku głównym. Chyba to, jak się nie mylę, nie? Dobra, mamy dobre ciśnienie, możemy luzować. Ciekawe. Ciekawe, co to jest? Ja się z tym posługuję, no ale dobra. Jakoś myślę, że dojedziemy, nie? Amulet ręczny nie ma czegoś takiego, nie? Połączmy radio, przełączmy się na kanał trzeci. Wywołania nie mamy. Ale mamy podany manewr. Możemy się przełączyć nawet na kamerę z wagonu. Także dzisiaj mamy to w naszej ofercie. Nawet w klasie pierwszej jesteśmy. Jakby się ktoś pytał. Dobra. Ruszamy. ST-43 jest to lokomotywa towarowa, jakby się ktoś pytał. I nieraz jeżdżą one też. Jako lokomotywy pasażerskie, to znaczy kiedyś jeździły, już teraz nie jeżdżą.
zazwyczaj na tym, kiedy nie było potrzebne ogrzewanie pociągu, bo niestety takowego one nie posiadają. Ile ładnych dziewczyn w kopychówce. No, pewnie to jest prawda. No dobrze, że pan zaraz będzie w domu. Niech pan tylko na przejściach uważa, bo nie można korzystać z telefonu podczas przechodzenia przez przejście dla pieszy. Tak, no, taka nauka. Na wszystkich. Ja znowuż muszę ściszyć ten symulator, bo mnie pewnie nie słychać. Jak to, co jak to? Witam serdecznie, panie przymiotnik. Tak, mam ja dziś nieoficjalne dodatki. Oczywiście, ale nie na dzisiejszej trasie. Nie korzystamy z nich. Niech pan nie ucieka. Niech pan zostanie. Przed takimi rzeczami się nie ucieka. O, witam serdecznie, panie przemiotny, i dziękuję za zasubskrybowanie kanału. Musiał pan to zrobić, zanim pan napisał na czacie, ale widzę, lekko widocznie mam opóźnione to. Ale dziękuję bardzo za subskrypcję. A pan już zdążył u mnie na Discordzie tyle postów napisać, a pan jeszcze nie był subskrybentem. No ciekawe. Dobra. Wszystko się zgadza. Już tutaj mamy wyjazd 39. Ojejku, to jeszcze mamy do odjazdu 6 minut. No lecz. Panie Simon, no niech pan nie zmyśla, no. Co to za zmyślanie? No tu ładny pociąg. A całkowicie jest ich trakcyjna, ale to jest wersja druga. Z tych nie jest i tych dodatków do pobrania, które sobie może każdy użytkownik pobrać z forum maszyny. Ten ma odjazd o 12.34. Regio. Ja się spotkałem, że na Regio piszą samo R, bez E. Pociąg osobowy do stacji Jarkawki przez stację Macierzewo Całkowo-Wilisz stoi na torze 11 przy peronie 4. Planowy odjazd pociągu, godzina 12.39. O, zapowiadali nas. Skąd pan wie takie rzeczy, panie Simon? Tak jest. Witam serdecznie, panie Olo, kolej. Panie przymiotnik, już ta odpowiedź została udzielona, no jak widać nie ma sieci trakcyjnej, bo my tam dalej jedziemy na wprost. Mogę panu to nawet zaprezentować, żeby nie było. Tu się kończy sieć trakcyjna. Już jej dalej nie ma. Czemu pana oszukałem, panie Olo, kolej? Z czym? No, musimy oświetlenie włączyć, no tak.
Nikt nic nie mówi, to miało być. A. No bo mam bota, no. Rada się, Nightbota. Bardzo dobry bot. Dzisiaj postanowiłem, że jak już kanał się rozwija, jest coraz więcej osób, przyda się też osoba, która będzie temu dowodziła, co się dzieje na czacie. Nie, bo żeby bot nie był sam. Nie. Więc... dałem moderatora jednej osobie. Po prostu. Tak o. Czemu 4ST43-170? To jest ST43-389. Ja nie wiem. Moderatora. Modelator. A może pan pomodelować na przykład samoloty, modele samolotów, bardzo fajne rzeczy do modelowania. Podoba mi się. Dziękuję, że pan jest bardzo długo na kanale. Cieszę się bardzo. Panie Simon, dobrze, że pan już jest w domu. Cieszę mi się bardzo tym faktem. Gdzie pan idzie? O, dobrej nocy w takim razie, panie Olkolej. Dziś pociąg na tor 9. Już mamy odjazd. Gdzie? Już odjazd. Dostaliśmy. Jest jeszcze minuta do odjazdu. Oficjalne dodatki, no niektóre można znaleźć na forum maszyny, panie przymiotniku. A no niektóre są prywatne też, nieoficjalne dodatki. A te, co są na forum, to oczywiście można sobie pobrać. Każdy może sobie pobrać, no. Dobra, jak widzisz, że dostajemy już odjazd, to jadę, nie? Będziemy czekać na zbawienie. Jamy? Chyba raczej nie. Tak mi się wydaje, że raczej nie. Lecimy. Pełna moc i jedziemy, nie? Nie stoimy, jedziemy. Sceneria całkowo V2 widzę, że jest wymagającą scenerią.
Nie, no całkowicie mi się tutaj przycina wszystko. Mi się wierzyć nie chce. Nie powinno tak być. Widzę, że z tym rozpędzeniem się do swojej prędkości maksymalnej ma lekkie problemy ta lokomotywa, ale i tak ładnie jedzie, nie powiem. Tak, na 5 wagonów ciągnący. Rozpędza się. Nawet ładnie. 3 poziomy bocznikowania w ogóle, no. Coś ją dobrze przemyślał. Zbliżamy się do stacji. Dobra, hamujemy, nie? To jest w ogóle ustawienie nastawy hamulca w tej lokomotywie? To jest lokomotywa typowo pod pociągi pasażerskie. Ten towarowy, nie? Nie wiem, czy tu jest coś takiego jak nastawa hamulca. To delikatny do hamowania. Mogłem trochę szybciej zacząć. Nastawa hamulca. Jest to gdzieś coś ta ziemia? Nie ma. Panie, nie ma. Nie ma nastawy hamulca. 55415, odjazd. Odjazd? Ej, no panie. No nie róbmy sobie jaj. Co to ma być? Ja mam odjeżdżać minutę przed czasem? Jak to? Gdzieś się mu pomieszało. Czemu tak? Dobra, no jedziemy. Skoro tak mówi pan... konduktor, kierownik pociągu. Ruszamy, nie? Widać, chłop wie co dobre. A lepiej być przed czasem niż po czasie. Chłop wie o tym. No i sobie odjeżdżamy ładnie pięknie. No mówię, my jesteśmy przed czasem pewnie dlatego, że jedziemy lokomotywą towarową, nie? Więc ma trochę więcej mocy niż te wszystkie pasażerskie. A później skarga, iż pociąg pojechał wcześniej niż ferioca. Rzeczywiście robią takie skargi? Ten pociąg odjedzie o minutę szybciej. To jest jedna minuta. Jak ktoś ma zdążyć na pociąg, to i minutę szybciej nie będzie.
stację Ząbki. Ząbki, każdy ma ząbki. Jakieś, ale ma. Może nie wszystkie, ale jakieś. Ekologia i ten czarny dym z rury. Są dwie najlepsze rzeczy, nie? Ekologia i czarny dym z rury. Całkiem możliwe, że jest, nie neguję tego. No, idziemy tutaj do pani usiąść. Razem z panią dzisiaj posiedzimy. No, coraz lepsze do hamowania. Ciekawe, czy znowu przed czasem? No i wiem, że stał, wiem. Się domyśliłem, że tu jest stacja, bo tak ją z daleka widziałem, nie? Że tu jest stacja dość daleka. I mówię, nie trzeba. Trzeba hamować. No i tak dużo jeszcze miejsca miałem do hamowania. 55-415 odjazd. O, teraz nam na nowo podał. Na nowo. Już nie przed czasem. Może dlatego, że tu się ludzie spóźniają. Dobra, zobaczmy z zewnątrz. Jak wygląda odjazd. Zadymiamy całą okolicę. Przy okazji, nie, słaby ten dym. Co to ma być? Ta lokomotywa słabo dymi. Widziałem lepiej dymiące. No, tak mniej więcej na te tam 700 amperów otrzymujemy. Przeruszania. Następna stacja.